Finały okazały się szczęśliwe dla naszych reprezentantów. Mistrzami Polski zostali Michał Rogalski, Debel Adam Cwalina i Paweł Petryja oraz miks Robert Mateusiak i Agnieszka Wojtkowska. 3 miesiące temu grałem w finał w Bułgarii i była identyczna sytuacja. Prowadziłem 9-5, 10-7, przeciwnik dogonił mnie na 10-10, przegrałem 11-10 czwartego seta, a później cały mecz, a broniłem tytuł w Bułgarii. To dosyć mocno się to na mnie odbiło, ale na szczęście dzisiaj nie popełniłem tego błędu, więc wyciągnąłem wnioski. Turniej Polish International 2014 dostarczył wielu sportowych emocji. Zawody, które rozgrywane były w nowej hali RCS-u w Lubinie, okazały się także sukcesem pod względem organizacyjnym. Niespełna miesiąc temu był mecz koszykówki Polska-Austria i hala przyniosła efekty. Polacy grają w Mistrzostwach Europy. To samo jeśli chodzi tutaj badmintonem. Polacy zdobywają złota, już trzymamy złota. No wiadomo, z kobietami już nie ma szans, bo się nie zakwalifikował, natomiast ona przynosi rzeczywiście farta dla każdego. Rozmawiałem w czasie tego turnieju dzisiejszego z dwoma osobami, które były tutaj w zeszłym roku, tak samo na turnieju SP14. To są powody do wrażenia, więc myślę, że my również powinniśmy się z tego cieszyć, że taka hala jest i dzięki tej hali mamy wiele, wiele imprez w skali międzynarodowej. Europejska Federacja Badmintona planuje organizację kolejnych turniejów w Lubinie. Będą to Mistrzostwa Europy w kategorii Under 17 w 2016 roku, Mistrzostwa Drużyn Mieszanych w 2017 roku oraz Klubowe Mistrzostwa Europy w 2018 roku. W Lubinie organizowaliśmy już turnieje, jednak Polish International odbył się po raz pierwszy. Organizacja stała na bardzo wysokim poziomie, dlatego zdecydowaliśmy się na organizację kolejnych turniejów. Można powiedzieć, że Lubin na stałe wpisał się w badmintonową mapę świata. W Polish International 2014 rywalizowało ponad 200 zawodników z 30 krajów z całego świata.